Cześć, nazywam się Artur. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś zostać instruktorem nauki jazdy kategorii B, to zostań ze mną, bo mam Ci coś bardzo ważnego do przekazania. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy krótką serię odcinków, w których pokażemy Ci krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby zostać instruktorem nauki jazdy. Teraz zapraszam na krótkie spotkanie z Karoliną, która na pewno opowie nam, co trzeba zrobić, żeby zostać instruktorem nauki jazdy. Jesteśmy już w Poltku, siedzimy z Karoliną Romanowicz. To jest osoba, która na pewno odpowie na każde nasze pytania. Dzień dobry. Dzień dobry. Będę się starać bardziej odpowiedzieć. Mam nadzieję, że mi się uda. Dobra, to co? Od czego zaczynamy? Od tego, że ja, jak i zainteresowani, chcemy zostać instruktorem nauki jazdy. Co musimy mieć? Co zrobić? Od czego zaczynamy? Może pokrótce. Po pierwsze, musicie zacząć od znalezienia miejsca, w którym ten kurs będziecie chcieli zrobić. Pamiętajcie, że kurs kandydatów na instruktorów mogą realizować wyłącznie ośrodki szkolenia z poświadczeniem, czyli statusem Super OSK, tak zwany. Posiadając taki statut Super OSK, musimy mieć ważną akredytację Kuratorium Oświaty. To jest bardzo ważne, ponieważ zmieniły się przepisy, więc wybierając jednostkę szkolącą, pamiętajcie o tym, żeby dowiedzieć się, czy mają ważną akredytację Kuratorium Oświaty. Uprzedzając, czyli Poldek ma. Czyli Super OSK, akredytacja. To się łączy. Jak ma Super OSK, to powinien mieć ważną akredytację. Okej. Wybrałem Poldka. Fantastycznie. Wiadomo. I teraz pytanko. Przychodzę na kurs instruktorski, mówię dzień dobry, podpisuję umowę i od razu lecimy. Czy są jakieś wymagania? Pierwszy kurs instruktorski jest szkoleniem grupowym, więc nigdy nie jest tak, że zaczynasz go z bomby, tylko musimy zebrać taką grupę, żeby mogło to szkolenie się rozpocząć. Pierwszym punktem zawsze jest dla mnie sprawdzenie dokumentu prawa jazdy. Niezależnie, czy powiesz mi, że masz 10, 15, 20 lat, ja czuję się bezpiecznie, jeśli po prostu mi ten dokument pokażesz i sobie na nim sprawdzę, czy spełniasz wymagania. Wyobraź sobie, i Wy również, że ja tak czysto, przez przypadek, mam ze sobą moje prawko. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Absolutnie nikt. Mam tutaj tylko kategorię B, ale to może zróbmy mały trik montażowy i przybliżmy tu, żebyśmy mogli na bazie tego prawka sobie porozmawiać. Mamy moje prawko. Przód nas nie interesuje, bo nie jestem zbyt urodziwy, ale tył jest najważniejszy, więc powiedz proszę, na co tutaj zwrócić uwagę. Warunkiem zrobienia kursu instruktorskiego jest posiadanie kategorii B przez okres minimum 2 lat. 2 lat, ok. Jeśli chcecie sprawdzić na swoim prawo jazdy, w którym roku macie wydaną daną kategorię, przechodzicie po prostu do kolumny 10. Mhm. Jak widać z Twojego dokumentu, masz prawo jazdy wydane w 2009, więc jak najbardziej spełniasz wymogi ustawy, żeby móc rozpocząć kurs kandydatów na instruktorów. Ok, czyli to chowamy. I najważniejsza informacja, tak jak już powiedziałaś, minimum 2 lata kategoria B, jeżeli chcemy być instruktorem kategorii B. Co dalej? Dobra, to mamy punkt pierwszy zaliczony. Teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt drugi. Punkt drugi, a w zasadzie drugi i trzeci, to są badania lekarskie i psychologiczne. Okej. Okay. Badania lekarskie i psychologiczne wykonujemy w każdej medycynie pracy. One wyglądają praktycznie tak samo jak badania do wyższych kategorii, czy do kwalifikacji zawodowej, czy do badań na wysokościach. Więc jeśli ktoś takie badania robił, no to wie, czego się spodziewać. Jeśli ktoś nie wie, to myślę, że w późniejszym filmikach mu chętnie opowiesz. Kolejny odcinek na pewno będzie odcinkiem o psychotestach i lekarzu medycyny pracy, więc w tym momencie przejdziemy dalej, a w kolejnym odcinku jak najbardziej Wam wszystko pokażę bardziej szczegółowo. Czyli prawo jazdy kategoria B minimum 2 lata, tak. Psychotesty, orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, czy coś jeszcze zostało? Jak ten Twój palec tak się zbliża do tej czwórki, bardzo dobrze, bo tym ostatnim elementem, żeby rozpocząć kurs instruktorski, jest zaświadczenie o niekaralności z sądu. Okej. Okay. Takie zaświadczenie możesz wyrobić albo jadąc do sądu. Wtedy pobierasz stosowny druk, wypełniasz go, udajesz się do kasy, opłacasz
wydanie takiego druku i wracasz do okienka, gdzie urzędnik sprawdza ci, czy faktycznie nie figurujesz w rejestrze karnym wykroczenia, które dotyczą instruktora nauki jazdy, tak? Czyli wykroczenia dotyczące głównie ruchu drogowego i fałszowania dokumentów między innymi, tak? Okej, to brzmi bardzo poważnie i groźnie. To brzmi bardzo groźnie, ale wbrew pozorom nie jest takie straszne. Zakładając, że jesteście prawymi ludźmi, oczywiście. 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 Czy jeżeli mam mandat, to znaczy, że już nie mogę być instruktorem? Nie. To absolutnie nie znaczy, że to cię skreśla z zawodu instruktora. Rozporządzenie mówi i ustawa mówią o tym, że nie możesz być skazany wyrokiem sądu, co się wiąże z tym, że było to przestępstwo karne. Okay. Więc mandat to jest tylko mandat. Oczywiście jako instruktorzy staramy się tych mandatów nie posiadać. Mamy świecić przykładem, jeśli chodzi o ruch drogowy. Natomiast każdemu może zdarzyć się potknięcie. Mandat nie skreśla cię z bycia instruktorem nauki jazdy. Okej, czyli reasumując. Prawo jazdy kategorii B minimum 2 lata. Dokładnie. Psychotesty. Mhm. Lekarz medycyny pracy. Dokładnie. Zaświadczenie o niekaralności. Komplet. Komplet. Wszystko wam pokażę w kolejnych odcinkach, więc śledźcie koniecznie nas na Facebooku i na YouTubie, bo tam się będą pojawiać kolejne odcinki. Jeżeli jesteś zainteresowany, to na pewno dostaniesz odpowiedź na każde twoje pytania, na wszystkie twoje wątpliwości. Tobie, Karolina, dziękuję za tą rozmowę, za rozwianie wątpliwości. I co? Jesteśmy w biurze. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie i lajkujcie. Widzimy się w następnym. Hej!